Cześć wszystkim! Popołudnie 7. Dalszy ciąg tyranii. Dobra, wiecie co? Chyba nie uda nam się tutaj nic dziać, dopóki nie zyskamy dostępu do całej reszty murów. Zgodnie z tym z tą notatką, którą tam znaleźliśmy, można się dostać jakoś do murów z drugiej strony. I te drzwi są również otwierane tylko z drugiej strony, więc musi być jakiś sposób, żeby tam się dostać. A na razie chyba tym nie dysponujemy, więc na razie chyba sobie dam spokój z murami. Wrócimy to kiedyś później. I na razie zajmiemy się tym zadaniem z prowadzeniem śledztwa. Dobra, przejrzałem ekwipunek. Stwierdziłem, że jednak wezmę ten krótki łuk. Krotka i tak zazwyczaj nie strzela na długi zasięg. Miałaby większe obrażenie, celność oraz zyskiwanie gotowości. Tylko redukcja pancerza trochę mniejsza, ale... Ale redukcja pancerza jest trochę naprawiana tym, że ten łuk ma dużo lepsze obrażenia. Co weźmiemy? To sobie zostawimy do skrzynki. No to patrzyłem, że tutaj możemy również dać upgrade do rękawicy dla Lantry'ego. Więc to zrobimy. No właśnie, i tym... Tak, masz obecnie pancerz przeciwko na uniki. Masz, jest też zbroja na parowanie. Okej. Ile to daje parowania? Plus 16, plus 16. Okej, wiecie co, chyba dam ten pancerz na razie. Czy tą zbroję. Na razie będziemy tak jechać. Dobra. To wychodzimy. Teraz chcemy się udać do żelaznego domostwa. Czy możemy stąd wyjść? Nie. Musimy wyjść na zewnątrz. Dobra. Okej, to jest podręczny, korzystając z talentów w przywództwie. Czy przyglądałem się talentom w przywództwie? Chyba się pewnie przeglądałem. O, tak, tutaj jest to. Drużyna zyskuje możliwość używania dodatkowego zestawu uzbrojenia. Efekt naznaczenia do umiejętności pchnięcia. Taki przeciwko zaczyna premię do celności. Plus 20 do celności, to sporo. Pola podręczne drużyny plus 2. Skuteczność miksu plus 50%. O, to również jest fajne. W takim razie będziemy musieli się przyjrzeć tym talentom, ponieważ wyglądają całkiem fajnie. Władcza wola. Wrażenia plus 15% przez 30 sekund. Dopchnięcie usuwa losowy niekorzystny efekt. Jest pasywne. Emituje sprzymierzeńcy przez 12 sekund. Okej. Modyfikuje pchnięcie. Dodaje przy użyciu sprzymierzeńcy. Obroną premię tobie i pobliskim towarzyszom przy użyciu umiejętności pchnięcie. Okej. Dają też niezgorsze te talenty. No na razie będziemy kontynuować magię pewnie. Dobra. Dobra, wynosimy się stąd. Jest wyjście. Jeszcze tu kiedyś wrócimy. Z pewnością. Dobra. Idziemy do żelaznego domostwa, żeby pogadać z grubowym Ashem o paru rzeczach, które wydarzyły się w trakcie podboju i tak dalej, i tak dalej. No, miejscówka wygląda całkiem ładnie. Ale zobaczymy, co nam się uda tutaj spotkać. Witajcie, żołnierze. Dobrze by było, gdyby ta wojna wreszcie się skończyła, a Legion mógł powrócić na północ. Lewy sierpałem, znokautuj go!
Dobra, fajnie. Tancerze, widać, że zgardzeni ciągle ćwiczą. Alfonsa półmartwy. Ciekawych ludzi tutaj spotkamy. Do you have eyes on this? Okej. Jakaś nowa... Różdżka. Cie co? Zobaczmy to. Czy wyekwipowanie tego da nam sigil życia? Sigil życia, regeneracja. Kontrola życia plus 10, regeneracja zdrowia plus 1% co 6 sekund. Okej. Czy dało nam to dostęp do sigilu życia? Raczej nie. No nie. Okej, dobra, nieważne. Że uda nam się niedługo go zdobyć. A właśnie, chwilka. Okej. Dobra. Sorki za to. Witaj w żelaznym domostwie. Akalos, co masz mi powiedzieć? Witaj, stanowicielu, jestem Akalos z 32 Legionu. Również salutuję. Cieszę się, że podwładny Tonona zaszczycił żelazne domostwo swoją obecnością. Wojsko masza nie brak dyscypliny, ale przedstawiciel władzy sądowej jest zawsze mile widziany. Obawiam się, że przez naszych zaginionych dowódców i pewnego porucznika szkarłatnego chóru mamy teraz pełne ręce roboty. Ostatecznie jednak mogę poświęcić chwilę na rozmowę. Czego ci trzeba? Powiedz mi o poruczniku szkarłatnego chóru. Wygląda na to, że w wiosce Kaedo nasi żołnierze przyparli do muru tego parszywego porucznika ze szkarłatnego chóru. Podobno to ten sam typ, który od kilku dni plądruje nasze karawany. Gdyby nie to, że wykonuje teraz zadanie dla Asha, sam bym go obdarł ze skóry. Na szczęście ty jesteś tutaj, ułatwia to wiele spraw. Dopilnuj, żeby nie opuścił wsi żywy. Okej, zajmę się tym. Blokowano na mapie wioska Kaedo. Dobrze, że możesz. Nikt nie będzie opłakiwał śmierci jednego zawszonego szczura z chóru. Okej, jeszcze kilka pytań. Gdzie byłeś w trakcie podboju? Można powiedzieć, że zwiedziłem tarasy z dłuższej wszerz, bla bla bla. Powiedz mi o swoim domu w północy. Jak dołączyłeś do wzgardzonych? Okej. Dobra. Nową misję dostaliśmy. Let's be off. Zajmiemy. To jest jakiś gość ze szkarłatnego chórcika, ale co on tu robi? Rozważyć? Ani myślę. Naszych żołnierzy wybieramy spośród najznakomitszych rodów północy. Nie rekrutujemy much latających nad masowymi mogiłami. Czy wzgardzeni są aż tak ograniczeni? Dzięki swej sile moja banda przeżyje pół tuzin bitew, znacząc twój szlak trupami wrogów. Niewielu rekrutów może poszczycić się tym samym. To nie jest kwestia waszych umiejętności, ale pochodzenia, wyszkolenia i rodowodu. Dostrzegł przecież żelazne płaciska soltuje. Chwała grobowemu Aszowi, stanowicielu. Chciałbym zająć ci chwilę. Czego potrzebujesz? Ten osobnik reprezentuje bandę wojowników szkarłatnego chóru. Jak mówiłeś, że się nazywacie? Krwawe uśmiechy. Cieszymy się zasłużonym poważaniem w szeregach szkarłatnego chóru. Moja banda to zabójcy najlepszego sortu. Zanim zostałem jej szefem, należałam do ponurych zastrańców, słonych koszmarów i bandy pułapek. Każda z nich okryła się słabo podczas wojny. Przynajmniej dwie z tych band są zmyślone. Nawet jeśli są zmyślone, nawet nie próbuj zaprzeć. Lepiej uważaj, jakim nazwami rzucasz na lewo i prawo, gdy w pobliżu stoi twoja dawna przełożona, ty mały obszczymurze. To z miło twojej strony, że zechciałaś mnie poprawić, zwrotko. Tak czy inaczej, on chce dołączyć do wzgardzonych, co jest wykluczone. Podałem już wiele powodów, dla których nie możemy się na to zgodzić, a ten parszywiec nie chce słuchać. Czy to prawda? Tak, nie chcemy żadnych specjalnych względów, jedynie okazji do rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Jak widać, jesteśmy zdrowi, prawni i gotowi do walki. Żelaźni nie mają powodu, by nas nie przyjąć. Szczególnie, że ostatnio nie mogą narzekać na nadmiar ludzi. Być może, ale to nie powód, by brukać dobre imię naszych oddziałów waszą obecnością. Jesteśmy zaprawieni w bojach. Daj nam jakąkolwiek broń lub wyślij nas samobójczą misję. Będzie to przyjemność w porównaniu z tym, czego doświadczaliśmy pod komendów głosów Nerata. To akurat się zgadza. Służba pod komendów do generała, który nie wypatroszy
cię we śnie tylko dlatego, że ma taki kaprys, niewątpliwie ma swoje zalety. To przynajmniej pochlebne słowo na temat generała Asha. To pierwsze pochlebne słowo na temat generała Asha, jakie słyszałem z twoich ust. Zdaje się, że zmieniłaś co do niego zdanie. Możesz być pewien, że były ostatnie, ty wielka kupa gnoju. Jeśli dołączymy do zgardzonych, nie będą musieli postępować wbrew sztywnym zasadom ludzi północy. Odwalilibyśmy za nich całą brudną robotę. Okej. Czy chcesz, żebym podjął decyzję w tej sprawie? Z pewnością doskonale znasz prawa hegemona. Wierzę, że też, że nasze tradycje również są ci znane. Jeżeli dzięki temu ten robak przestanie zawracać mi głowę, mogę na to przystanąć. Przyjmę tu wyrok w wymienieniu mojej bandy. Chętnie znów rozłupiemy czaszki paru terasowców, walcząc w armii hegemona, bez względu na to, jakie barwy nosi. Okej, chcę najpierw wysłuchać waszych racji. Oczywiście, czemu ci rekruci nie mogą dołączyć do zgardzonych? Większość z nas wolałaby raczej połknąć własny język, niż przyjmować rozkazy takiego sztywniaka, który został oficerem, dzięki gałatki, gadce, ale co kto lubi. Od czego to zacząć? Grobowy aż nie tylko osobiście wybiera wskarzonych i spośród szlachetnych ludzi północy, ale również osobiście bierze udział w ich szkoleniu i edukacji. Jesteśmy jego synami i córkami. Przyjmując nasze szeregi gorszych osobników, zlekceważylibyśmy tę tradycję. Jedynie co do czego moglibyśmy się nadawać, to praca fizyczna, ciągnięcie wozów lub kopanie latry, ale to robota dla niewolników, nie zaś dla tych, kim oni chcą zostać. Dlaczego tak bardzo zależy na dołączeniu do zgardzonych? Lepsze wyszkolenie, lepsze kwatery, żelazna broń, zgardzeni mają wszystko, na co liczyliśmy, zaciągając się do wojska. Chcemy służyć hegemonowi najlepiej, jak umiemy. Czy prosimy o zbyt wiele? Ta podstarzała żelazna najwidoczniej nie tak uważa. Ich szacunek dla starszych stopni pozostawia wiele do życzenia. Okej, czemu opuściliście szkarłatny chór? Poprzedni przywódca naszej bandy poległ podczas ostatniej bitwy o studnię Vendriena. Widzieliśmy, w jaki sposób działali skarceni, uznaliśmy, że są dla nas szansą na lepsze życie i z pewnością dłuższe. W szkarłatnym chórze codziennie dochodzi do dezercji. Nawet nie zauważał, że nas nie ma. Lewar test. Dla ciebie moja pomoc. Nie, dobra, to zostaw. Jestem gotów wydać osąd. W porządku, jeśli wyrok będzie sprawiedliwy, jesteśmy gotowi go przyjąć. Wskazuję was na ciężkie roboty, po namyśle... Okej, dobra. Więc jest kilka kwestii. Po pierwsze, no jak widać, nie są oni zbyt subordynowani, jak na standardy Legionu, więc myślę, żeby się nie nadawali dobrze jako właśnie wojsko walczące w zorganizowanej grupie. Po drugie, to co Zwrotka powiedziała, że jego historyjka mogła być zmyślona, więc troszkę mu nie ufam. A po trzecie, głosy Nerata może próbować wprowadzić po prostu szpiegów do Legionu. Więc nie. Zdecydowanie im nie pozwolimy na to. Ale nie będziemy też źli. Nie należycie już do wojska. Będziecie żyć jako cywili, zachowując pokój hegemona najlepiej, jak potraficie. Okej. Okay. Łaska, współczucie. Nie zasługują na nie, ale cieszy mnie twoja decyzja. Służąc w szkarłatnym chórze, widzieliśmy zbyt wiele, by móc wrócić do normalnego życia, ale muszę przyznać, że ustatkowanie się to kuszący pomysł. Po jakimś czasie znów możemy zostać wcieleni do chóru. Okej. Okay. Skryskujesz wrogość Bledenmarak. Jeśli w ten sposób pozbędę się z ich frontu Asha, takie rozwiązanie mi też opowiada. Dziękuję ci, stanowicielu. Okej, staliśmy nową zdolność, żelazna burza. Raz przed odpoczynkiem miecze i oszczepy wyskakują ze zbroi Barika, po czym tworzą żelazną chmurę nad stanowicielem, który następuje spada deszcz oręża, powodując obrażenia u pobliskich przeciwników. Co? Serio? Okej, to dziwne, ale... No reason to tarry. Ale okej. Okay. U kogo dostaliśmy właśnie... niechęć. Jest reputacja. Spiżowe Bractwo, artefakty, Archont Bladenmarak. Archont Cieni. Dostaliśmy u niego wrogość. Hmm.
Tymczasem Baldemarak patrzył. Okej. Kogo tutaj mamy? Lisia sztuczka. Miło, że zatrzymałaś się, żeby ze mną pogawędzić. Jestem w dość niezręcznej sytuacji i jedyni pozostali przy życiu członkowie mojej bandy są zbyt daleko, żeby mi pomóc. Przestań zawracać głowę stanowicielowi. Ma ważniejsze rzeczy do roboty niż słuchanie skomlenia przestępczyni. To ja go osądzę. Powiedz mi o swoim problemie, żołnierzu. Dziękuję, że zechciałeś mnie wysłuchać. Zgardzeni nie są zbyt rozumowni. Inaczej by mnie tu nie było. Nie pozwala mi dojść do słowa. Żołnierze złapali mnie przy wyłomie w starych murach. To wszystko. Nie weszłam do środka, nawet ocalnie przekroczyłam granicy. Nie zadawałam się z żadnymi z murami. Z moim instynktem samozachowawczym wszystko w porządku. Okej, w takim razie dlaczego zostałaś aresztowana? To tylko jedna wersja wydarzeń, stanowicielu. Nasi zwiadowcy widzieli, jak ta Wajza szykowała się do wejścia do starych murów. Jej wyjaśnienia są mizerne, a przeciwko niej świadczy wielu godnych zaufania ludzi z północy. Przepraszam, szykowała się do wejścia, to najmocniejszy dowód, jaki macie? Bo na tej samej zasadzie mogłabym zacząć dowodzić, że szykujesz się do bycia pchniętym nożem między łopatki, ale dopóki nie zobaczyłam krwi i ostrza, gówno z tego wynika. Nie weszłam do starych murów, sprawa jest zamknięta. Okej, zanim rozstrzygniemy ten spór, będę potrzebował waszej współpracy. Moim zdaniem ten więzień został przesądzony i skazany. Jeśli dzięki temu przestanie skomleć, to proszę uprzejmie. Okej, co robiłaś przy starych murach? Moja banda weszła do środka, jak już 100 razy próbowałam wyjaśnić tym zgardzonym ciołkom. Zdałam sobie gardło, krzycząc, żeby stamtąd wyszli, ale nie chcieli mnie słuchać. Nasz dowódca znalazł wyłom i podekscytował się perspektywą znalezienia tam skarbów. Starałam się jak mogłam, ale nie udało mi się wybić im tego z głowy. Żołnierzu, czy możesz odnieść się do tej linii obrony? Oczywiście nie było mnie tam, ale zapoznałem się z raportem z aresztowania. Nie było żadnej bandy, tylko jedna oportunistka, która chciała zbić fortunę, łamiąc prawa hegemona. Wystarczyło na nią spojrzeć, by domyśleć się, że zmierza do wyłomu. To ostatnia sztuka. Mieli z nią niezłą przeprawę podczas aresztowania. Nie mam powodu, żeby wątpić w te zarzuty. Czyli nie zamierzałaś wejść do starych murów? Nigdy dostałam w terasach. Dorastałam w terasach. Nawet my mieliśmy dość rozumu, żeby nie włazić do starych murów. Jeśli nie z powodu kodeksu hegemona, to dlatego, że istoty czające się w środku z pewnością by nas pożarły. Bez względu na to, co kryją w sobie te ruiny, nie jest to warte takiego ryzyka. Co twoja banda robiła w starych murach? Dawała się innym we znaki. Grabiła. Robiła mniej więcej to, co robią inne bandy. Nasz szef miał obsesję na punkcie utrzymywania swojego stanowiska, co jest zdrowym odruchem, kiedy należy się do szkarłatnego chóru. Kiedy doszedł do wniosku, że w starych murach mogą znajdować się potężne artefakty, postanowili za wszelką cenę jakieś znaleźć. To zabawne, gdy ktoś, kto tak bardzo chce przeżyć, sam pakuje się w paszczę śmierci. Typowe zachowanie ludzi, którzy nie są pewni swoich zdolności przywódczych, a gdy ich własna banda się pozbywa, wychodzi z tego całkiem zgrabna samospełniająca się przepowiednia. Okej. Widzisz, ona to rozumie. Domyślasz się, gdzie teraz jest twoja banda? Nie widziałam ich, żeby wyszli ze starych murów, więc albo wyszli, albo nie. Stawiam na to drugie. Jeśli wydostali się na zewnątrz, to nie zwracając sobie głowy próbami odszukania mnie. Tak, nie zawracali sobie głowy próbami odszukania mnie, więc pieprzyć ich. Podoba mi się takie podejście, gdybym miała ochotę na rekrutację, byłabym druga albo trzecia na liście. Ile według ciebie jest wart korzystny widok? Nie. Czy to ten twój gang odpowiada za wyłom w starych murach? Żartujesz sobie? Do przebicia tej prastarej ściany trzeba niesamowitej siły lub magii. Nie dysponujemy ani jednym, ani drugim. Wyłom powstał przez któryś z edyktów hegemona albo jakiegoś miejscowego maga. Zresztą od tego, jaki będzie twój wyrok, nie zrzucaj tego na mnie. Okej. Jestem skłonny się z tym zgodzić. Nie przeceniaj jej możliwości. Okej, jestem gotów wydać wyrok. Dobra, nie daję wiary twoim zeznaniom, znajdź się za winą, skoro nie było cię w starych murach, to nie można. Albo możemy użyć opcji zwiedzy, więc zróbmy to. Takie dowody to zdecydowanie za mało, żeby potwierdzić te zarzuty. Jesteś wolna.
Okej, okay, przychylność Tulon, wrogość skarzeni, przychylność kawałotny chór. Dobra, słusznie, stanowicielu, bardzo słusznie. Ja myślę, że wszystko będzie w porządku. Uwielbiam takie kruczki prawne. Ruszają wesprzeć działania wojenne z nową bandą. Ruszaj wesprzeć działania z nową bandą, rekrutko, albo załóż swoją własną, jeżeli masz ochotę. To rozkaz. Tak, pani, gdybyś zbierała grupę chętnych, chętnie bym kogoś zabiła, aby wkraść się w twoje łaski. Szkoda, że będę musiała obejść się smakiem. To sprzeczne z moimi rozkazami i osądem, ale nie będę kwestionować wyroku przedstawiciela Tunona. Wypuszczę cię. Postaraj się trzymać z dala od kłopotów. Będę trzymała się z dala od starych murów, ale to wszystko, co mogę obiecać. Okej. Mamy osełkę eliksir stanowczości. Dobra, więcej żołnierzy. Wygląda na to, że możemy się przespać w jednym z namiotów. Ale nie potrzebujemy tego. Dla kogoś jeszcze tutaj spotkamy? Więcej, dobra, więcej klejnotów. Osmia. Czy my ją znamy? Musisz być stanowicielem Tunona. Witaj w żelaznym domostwie. Grobowarz z pewnością będzie wdzięczny za każdą pomoc. Problemy mają to do siebie, że się mnożą. Zwykle mamy ich więcej, niż moglibyśmy sobie, niż byśmy sobie tego życzyli. Okej. Okay. Co mogę dla ciebie zrobić? Dlaczego skarceni tak ciężko pracują? Zmagamy się z wojną domową, nie dysponując zupełnie licznymi oddziałami. Szkarłatny chór może w każdej chwili rzucać na śmierć tysiące żołnierzy, jednak my musimy być nieco bardziej roztropni. Jesteśmy co prawda wyszkoleni, by radzić sobie ze stresem bojowym i całonocną musztrą, ale nawet nas męczą wysokie wymagania, które sobie narzuciliśmy. Nie żebym chciała wypłakiwać się w rękach wysłannika sądu. Mam nadzieję, że gdy wojna wreszcie się skończy, a teraz zostaną nam całkowicie podporządkowane, Kiros prześle dodatkowych żołnierzy, by wesprzeć okupację. Wszyscy zasługujemy na długi odpoczynek. Okej. Okay. Sąd zawsze ma na uwadze potrzeby żołnierzy. Ja rozumiem waszą sytuację. To bardzo wspaniałe myślenie z twojej strony, stanowicielu. Miło jest wiedzieć, że ktoś nas słucha. Gdzie byłaś w trakcie podboju? Po tym jak nadciągnął edykt burz, spędziłam trochę czasu w ruinach krzepy od grzebując legionistów spod gruzów. Obawiam się, że nie znalazłam wielu żywych. Musiało cię już wtedy tam nie być, w przeciwnym razie zebralibyśmy zespół, by cię wydobyć. Moje więzienie porusza się wraz ze mną. Nie było powodu, by zwlekać. Okej. Okay. Wciąż myślę o braciach i siostrach, których zostawiliśmy. Czasem mam wrażenie, że słyszę ich głosy niesione przez wiatr. Dobra. Nic ciekawego nie miała do powiedzenia. Zephilios. Ciekawa nazwa. Czy tu więcej mamy? Mało potrzebne rzeczy. Pogadajmy jeszcze z nim. Chociaż nie jesteś prawdziwym rekrutem z Gardzonych, otrzymałeś zezwolenie na dostęp do naszych towarów. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Dobra, co to za ograniczenia? Zapewniam cię, że to nic osobistego, grobowy, aż chcę, żebyśmy zachowali kontrolę nad naszymi towarami, ograniczając przy tym dostępu do nich tym, którzy wspierają armię. Najlepsza broń i najświeższa żywność zarezerwowane są dla podlegających mu żołnierzy. Na pewno to zrozumiesz. Archont bardzo poważnie traktuje nasze bezpieczeństwo. Czy urzędnik sądowy nie zasługuje na więcej? Jesteś wasalem Tunona, więc na pewno masz dostęp do pewnych luksusów, do których my nie mamy. Podobnie ze zgardzonymi. To Archont Ash zrekrutował nas w Imperium Północy. Dlaczego? Dlatego cieszymy się z jego przychylnością. Ma do tego prawo. Okej. Okay. Chcemy się obrażać? Pewnie stracimy przychylność zgardzonych, jeżeli tak zrobimy. No, dobra, zostawmy. Pokaż, co masz do zaoferowania. Dobra, masz żelazny miecz skarżonych. Czy to byłby jakiś upgrade? Tak, byłby dla ciebie to upgrade'em. Troszkę małem, ale zawsze. Ma też zbroję żelaznej gwardii. Cea, bardzo ładna. Skórzane pancerze również mają. Które by nam się przydały. Sigil kamienia, rdzeń. To byłoby ciekawe. Ok, zobaczmy, czy szaty jakieś ma fajne. Również by nam się przydały.
przynajmniej dla Lantriego. Troszkę większe odbicie by dostał. Dobra, zobaczmy jeszcze po węże. Tarcza uskardzonych. Nie najlepsza, okej. Okay. To zostawmy na razie tak. Moglibyśmy broń poszukać, ale... ale ten... Drogie są, nie dają aż takich dużych bonusów. Żelazny miecz. Okej. Okay. Dobra. Ty wyekwipuj swoją główną broń. I zobaczmy. Tak, to troszkę byłoby lepsze. Od spiżowego topora? Nie, nie byłoby lepsze, tylko byłoby inne. Okej. Okay. Dobra, ale sigil kamienia mógłby być przydatny. Dobra, wiecie co, zajrzę do niego później. Opylę wszystkie towary, jakie mam zbędne i chyba kupię ten sigil kamienia, żeby zobaczyć przynajmniej co on robi. Mhm. Dobra, teraz wejdźmy do środka. Co tutaj będziemy mieli? Okej, mamy tutaj grobowego Asha. Za chwilę z nim porozmawiamy. Coś jeszcze się tu dzieje ciekawego? Wygląda na to, że nie. Okej, czy oni tutaj stali tutaj, tak czekając na mnie? Nie wiem, za chwilę się dowiemy. Grobowy Ashu, witaj! Co tam u ciebie słychać? Stanowicielu, dobrze, że się meldujesz. Ostatnio ciężko odróżnić przyjaciół od wrogów. Cieszę się, że jesteś tym pierwszym. Widzę, że przyprowadziłeś do mojego domu tę szpiegującą kurę w głosów Nerata. Jeżeli sądzisz, że twój brak odpowiedzialności mnie rozbawi, mylisz się. Dobra, wskoczę na pierwszy poziom wrogości, ale... Zrodka z cenną sojuszniczką, potrzebuję jej u mojego boku. Dopóki nie zmęczymy się twoim towarzystwem, nie martw się staruszku, nie zamierzamy przebijać cię nożem, przynajmniej nie dopóki nosisz na pierśni gruby jak stare mury. Grobowasz piorunuje zrzutkę wzrokiem, a później znów patrzy surowo na ciebie. Usta ma zaciśnięte z dezaprobatą, wydaje się, że chce coś powiedzieć, ale macha ręką. Po wydarzeniach studni Wendriena wzgardzeni muszą trzymać się sojuszników. Jesteś tutaj, gdyż wspierałeś nas podczas oblężenia, ale nie mylę twojej pewności siebie z oddaniem. Szkarłatny chór cię nie weźmie. Okej. Okay. Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć trójkę. On się pewnie obrazi za jedną z tych opcji. Dobra, powiedzmy jedynkę. Nie mogę posadzić cię na chorowym miejscu przy stole wzgardzonych, skoro jesteś poddanym Tnona, ale gwarantuję ci, że służąc mojemu legionowi możesz osiągnąć więcej niż na sali sądowej arbitra. Czego potrzebujesz? Czym mogę służyć wzgardzonym? To ciężkie czasy dla wszystkich, ale najbardziej dla wojsk Grossa. Nasza zorganizowana ofensywa rozpadła się. Lealność na wszystkich szczeblach dowodzenia jest niepewna, a większość tego, co osiągnęliśmy podczas podboju, wali się pod własnym ciężarem. Sądziliśmy, że Gwardia Wendrieńska to ledwo przedśmiertne drgawki zbuntowanego regionu. Myliliśmy się. Terasy powstały przeciwko Kryosowi i zachęcone sukcesami ziomków. Do tego podczas, gdy wzgardzeni starali się utrzymać porządek, ta żmija, głosy Nerata, powiększyła swoją armię szaleńców i najemników, szykując się do ataku na nas, kiedy nie będziemy się spodziewali. Wyobrażam sobie, że głosy Nerata doprowadza swoje bandy do szału, planując szturm na tą fortecę. Nie będzie pokoju, póki głosy Nerata żyje, nie zapanuje ład, póki szkarłatny chór grasuje po krainie. Eliminacja chaosu musi być naszym priorytetem. Wówczas będziemy mieli czas, by władzać tarasami tak, jak życzy sobie tego Kyros. Czy mogę mu polegać na twojej pomocy przeciwko tej pladze? Co mam zrobić? Nasza kontrola nad cmentarzyskiem mieczy jest niepewna. Musimy wzmocnić naszą pozycję w tym regionie, aby zebrać siły przed nadciągającą bitwą. Jak tylko uznam, że mamy szansę, wyruszamy stąd i zmieciemy chór z oblicza świata. Niezłomni, niedyśniejsi mieszkańcy Krzepy utrudniają nam opanowanie krainy. Edykt
burz zapewnia im osłonę. Przekradają się obok naszych patroli w biały dzień, chowając się za chmurami pyłu i odłamków. Edykt Kyrosa miał uczynić krainę przykładem, a nie ukarać wiernych wojowników północy. Musimy udać się do Kamiennej Strażnicy i odnaleźć Strajdusa Herdina, ostatni przedstawiciel ostatniego rodu, zawijającego się Regenatami. Tylko jego śmierć może zakończyć edykt. Kim jest Strajdus Herdin? To ostatni przedstawiciel starego rodu, który rządził krzepą i podtrzymywał jego lojalność. Jest to również zawszony tchórz. Podczas ostatniej bitwy o krzepę schował się za murami Kamiennej Strażnicy i odmówił stawienia nam czoła na polu bitwy. Czemu on jest taki ważny dla edyktu? Nie chciał się poddać, ani nie chciał nakazać swoim żołnierzom złożenia broni. Na rozkaz hegemona kraina będą targać burze, dopóki regent nie umrze. Strajdus Herdin mógł oczywiście sam się zabić, ale okazał się na to albo zbyt dumny, albo zbyt tchórzliwy. Czemu nikt jeszcze nie zabił Herdina? Ponieważ ciągle chowa się za murami Kamiennej Strażnicy. Wokół twierdzy szaleje edykt burz, więc nikt nie mógł tam wejść lub stamtąd wyjść od ostatniego roku podboju. Nie mogło się stamtąd wydostać, ani ptaki pocztowe, ani inne wiadomości. Sam edykt jest jedynym dowodem na to, że Herdin wciąż żyje. Powiedz mi, edykcie burz. Kiedy odrzucił na tę plagę na mieszkańców krzepy, by ukarać tchórzostwo ich przywódcy. Sądziliśmy, że edykt dawno się już rozejdzie, ale ku naszej konsternacji nadal trwa. Rdza, szczątki noszące się wichrem są bardziej irytujące i przeszkadzają nam w prowadzeniu działań wojennych na nasz sposób. Oba zadania, podbicie krzepy i zakończenie edyktu, są równie ważne. Na szczęście twoje cele są ze sobą związane. Edykt wciąż trwa, gdyż jest związany z rodem Herdina. Kyros postanowił, że burze będą trwać, póki nie zginie ostatni z regentów. Wykończ regenta, by zakończyć edykt i wróć do mnie. Okej, rozumiem, co trzeba zrobić. Natychmiast wyruszę do cmentarzyska mieczy. Znajdź ostatniego z regentów, zabij go, by zakończyć działania edyktu burz i na dobre stłumić tę zawszoną rebelią. Upadek niezłomnych i starego regenta wyśle wiadomość do wszystkich krain w terasach. Nasza władza jest absolutna i nie będziemy tolerować sprzeciwu. Okej, czy nie możemy jakoś porozumieć się z mieszkańcami krzepy? Twoja przyzwoitość jest jak piew świeżego powietrza, biorąc pod uwagę, ile czasu musiałem spędzić w towarzystwie gwałcicieli i morderców z chóru. Mieszkańcy krzepy dokonali wyboru, kiedy odmówili złożenia hołdu. Wiedzieli, jakie będą konsekwencje, nawet edykt nie zmienił ich zdania. Współpraca to złudna nadzieja, która dawno już umarła. Okej, udam się do Kamiennej Strażnicy i sam ocenię. Jeżeli twoja perspektywa będzie tak praworządna, jak być powinna, to słuszne rozwiązanie dostrzeżysz od razu. Należy zniszczyć niezłomnych i zakończyć edykt. Jeżeli wyciągasz inne wnioski, to radzę ci zachować je dla siebie i wykonywać rozkazy, jak każdy dobry żołnierz. Jest jeszcze jedna sprawa. W drugim roku podboju zaginęła moja córka. Mam powody, by sądzić, że uwięziono ją w Kamiennej Strażnicy. Jeżeli zdołasz odnaleźć Amelię, przyprowadź ją do mnie. Okej. Skąd wiadomo, że znajduje się w Kamiennej Strażnicy? To jedyne miejsce w krzepie, do którego nie mamy wstępu. Jeśli jej oddział i gwardia honorowa zostali schwytani, zapewne zabrano ją poza mój zasięg. Ci przeklęci południowcy chcieli jej pewnie użyć jako karty przetargowej. Okej, powiedz sobie Amelii. Upór ma po ojcu. Jest znakomitą wojowniczką, chociaż bardzo śmiałą i chętną, by sprawdzić się na polu bitwy. W przeszłości próbowałem ją hamować, ale wydaje się być integralną cechą jej osobowości, tak jak oddychanie. Związek musiał oprzeć się wielu wyzwaniom. Przez ostatnich kilka lat byłem dla niej lepszym generałem niż ojcem. Mam nadzieję, że jeśli do nas wróci, to po zakończeniu wojny zdołamy poznać się na nowo. Dlaczego sądzisz, że ona wciąż żyje? Wspólnie maszerowaliśmy przez tę upadłą, skorumpowaną krainę. Niewątpliwie wiesz o istnieniu egidy, którą chronią moją żołnierzy. Okej. Krwawy Archon aż jest w stanie ochronić swoich żołnierzy przed ranami i zmęczeniem. Ten ochronny wpływ działa nawet z daleka, wówczas gdy aż śpi. O ile sypia, krążą sprzeczne popołowski. Mało kto rozumie sposób działania tej mocy magicznej, ale każdy, kto starł się z żołnierzami zgardzanych boju, może potwierdzić, że żołnierze Asha są w stanie przeżyć poważne obrażenia i zachowują siły mimo głodu czy długiego marszu w ciężkiej zbroi. Kiedy żołnierz skarcony zostanie zraniony, egida Asha, jak niektórzy nazywają wyjątkową moc Archonta, pomaga mu szybko odzyskać zdrowie i wrócić do walki. Okej,
Otaczam moich północnych w zamian za wierną służbę i oddanie wspólnej sprawie. Tak jak moja armia czuje moją ochronę, tak jak ja wyczuwam moich żołnierzy. Ich troski i cierpienie to moje brzemię, które noszę jako dowódca. Amelia żyje. Obudziłem się w nocy zalany zimnym potem z żółcią podchodzącą mi do gardła. Nie miałem pojęcia, jakie katusze wycierpiała z rąk tych krzepowych bydlaków. Chcę tylko, by mogła dojść do siebie w towarzystwie reszty Legionu. Czy to możliwe, że samowolnie opuściła posterunek? Jako jej ojciec i generał czuję się dotknięty tym pytaniem. Okej, wrogość nam skoczyła do 2. I chyba przychylność spadła, bo chyba mieliśmy 5. Moi żołnierze przestrzegają standardowych nieosiąganych dla łotłochów, z którymi sąd ma do czynienia co dzień. Moja córka nie stanowi wyjątku. Jeżeli ją znajdę, to pilnuję, by wróciła bezpiecznie. Okej, nic więcej nie proszę. Amelia to tylko jeden żołnierz, ale gdybym mógł wysłać oddział na ratunek, byłoby to moim pierwszym, głównym priorytetem. Amelia jest znakomitym komendantem i ucieleśnieniem wartości północy. Stanowicielu, chciałbym dołączyć do ciebie w tej wyprawie. Cmentarzysko Mieczy to miejsce pełne wspomnień. Pod ruinami krzepy pogrzebanych zostało wielu moich towarzyszy i niemała część mnie samego. Mógłbyś powiedzieć coś więcej? To dość delikatna sprawa, obawiam się mówić o niej w obecności wielkiego generała, chociaż on już niewątpliwie o tym wie. Mów dalej, synu Barikeona. Twoje dokonania poli bitwy w niczym nie umniejszały mojej opinii o tobie, a znam wszystkich żołnierzy równie dobrze jak siebie samego. W ostatnim dniu kampanii w krzepie zginęły setki moich rodaków, a ja zostałem uwięziony w tej zbroi. Cmentarzysko Mieczy to ostatnie miejsce, w którym czułem się człowiekiem. Na razie to wszystko, co mam do powiedzenia. Ostatnia bitwa o krzepę była straszliwa, może najbardziej dla tych, którzy przeżyli. Pokój jest poległych i recytuję ich imiona podczas porannej musztry. Nie możemy odesłać ich ciał na północ, ale możemy o nich wspomnieć. Tylko tyle? Wydajesz się poruszony. Barik prostuje się przez chwilę, nie mając pewności, czy wpadnie w furię, czy przeciwnie, zapadanie się w sobie. Jesteś przygotowany na każdą ewentualność. Po dłuższej chwili jego ramiona lekko opadają. Moja kohorta maszerowała na kamienną strażnicę. Mieliśmy zadanie do wykonania, ale zawiedliśmy. Mury twierdzy opierały się naszym atakom. Ostatni regent krzepy nie chciał wydać nam bitwy. Uderzenie edyktu hegemona odcięło nas od naszego celu. Dlatego cmentarzysko mieczy jest dla nich miejscem żalu. Tylko tyle? Dobra. Nic więcej nie ma. Wiem, że to dla ciebie ważne. Oczywiście możesz mi towarzyszyć. Doceniam to, stanowicielu. Grubowy, aż każdemu ze swoich żołnierzy okazuje zainteresowanie i zrozumienie. Cieszę się, że postanowiłeś pójść za jego przykładem. A ty, opancerzony? Nie zapominaj, że znalazłem cię, kiedy jedynie wykazywałeś potencjał, który osiągnąłeś w kolejnych latach. Dziękuję, generale. Okej. Okay. Nie mam już znaczenia. Ty masz już zaznaczoną kamienną strażnicę. Nawet przez 100 żywotów nie zdołam zapomnieć tych murów. Ani dnia, w którym uderzył nas edykt. Dobra, w takim razie ruszajmy. Moglibyśmy z nim jeszcze porozmawiać, ale... Tak, ten odcinek się już wydłuża. Okej, dobra, w następnym odcinku posprzedaję graty, które mam. Wezmę sobie ten... sigil kamienia, zobaczymy, co on robi. No i myślę, że udamy się do tej kamiennej strażnicy. I zobaczymy, jaki to możemy zrobić porządek. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!